co zatem zadecydowało, że zaczął pan pisać? No u mnie przypadek zupełny. Myśmy z kolegą prowadzili taką firmę, znaczy mówi się, że mieliśmy firmę budowlaną, oczywiście bzdura kompletna. Myśmy po prostu dobrze brzmi przy czterysie, ale to nie była firma budowlana. Myśmy we dwóch, a czasami jak było dużo roboty, we trzech malowali mieszkania. Ale muszę powiedzieć, że ja nigdy nie miałem tylu pieniędzy, co wtedy. To był koniec lat 70. i oczywiście nie miałem tych pieniędzy na koncie ani na książeczce mieszkaniowej, ale wszystkie kieszenie, wszystkich spodni miałem wypchane całą kupą rozmaitych pieniędzy, bo to rzeczywiście wtedy nie było specjalnej konkurencji, a potem nastał stan wojenny, nie wiem, godzina policyjna, było racjonowanie paliwa, nam się skończył dostęp do białej farby emulsyjnej, bo to na tym polegało i mój kolega się rozpił kompletnie, trzeba było zawiesić firmę na jakiś czas. A ja sobie pomyślałem, że jestem za młody, miałem wtedy chyba 38 czy 9 lat, że jestem za młody na to, 39, jestem za młody na to, żeby nic nie robić. No i zacząłem tam próbować, przyszła mi do głowy taka historia, którą kiedyś opowiedział mi dziadek. Często to opowiadałem, więc nie bardzo mam na to ochotę. Muszę powiedzieć, że opowiadałem ją tak samo, dlatego że trudno opowiadać ją inaczej, ale a propos tego, zadzwonił do mnie kiedyś Ireneusz Irediński na 2 miesiące przed swoją śmiercią i powiedział mi, myśmy się nigdy nie spotkali, nie znaliśmy się, i powiedział mi, że przeczytałem pana powieść, ona się najpierw chyba ukazała w literaturze, mówię o Stankiewiczu, bardzo mi się podobała, ale chcę panu coś poradzić, to będzie rada starszego kolegi. Wie pan, będzie pan miał teraz masę pytań od dziennikarzy i dziennikarek, a szczególnie od dziennikarek, i one wszystkie będą takie same. Ja to wiem ze swojego doświadczenia, więc żeby się nie zanudzić samemu i żeby nie zanudzić klienteli, na każde z tych pytań musi pan odpowiadać inaczej. Ja mu wtedy pytałem, no dobrze panie Girku, ale to wtedy ja tylko raz powiem prawdę. Mówi, też ma pan problem.